Witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Zaczynamy kolejny mecz pomiędzy Kowalskim a Pawlickim. Są to zawodnicy z grupy H. W grupie H prowadzi na razie pan Kowalski, ma 3 punkty, natomiast pan Pawlicki ma 2 punkty, więc jest to taki mały mecz o pierwsze miejsce w grupie. Już państwu pokazuję cały kort. I gramy pierwszego gema. Dobry, głęboki serwis. Panowie na razie grają bardzo lekko, chyba próbują siebie nawzajem wyczuć. Dobra. Piękny teraz atak na siatkę i mamy pierwszą w tym meczu równowagę, złotą piłkę. Serwujący wybiera stronę przewagi. Asekuracyjny serwis. I znowu długa będzie wymiana. O, jednak trochę za mało zgiął nogi pan Pawlicki. I pierwszy gem dla pana Kowalskiego. Szybko kąpię, żeby zdążyć tylko. Wejdę się jeszcze, bo zanim ten spadł.
trochę mogą grać na to, ale ciężko powinno trwać 4 godziny. Dobrze pójdzie. No, zapowiada nam się długi mecz. Każdy punkt to praktycznie długa wymiana. Trochę zabrakło jednego kroku. Teraz sobie próbuję pan poprawić zagranie, które zepsuł. Długa wymiana, bardzo głębokie piłki grają obaj panowie. No i malutki aucik. Trochę spóźnił to uderzenie z slice'a. Dobry, głęboki serwis na backend. No, teraz seria dobrych serwisów pana Pawlickiego i mamy Gema.
Wracamy po krótkiej przerwie. 2-1 prowadzi pan Pawlicki, ale teraz to pan Kowalski serwuje, by wyrównać na po 2. No, piękny atak z tego jednoręcznego backendu. Bardzo głęboki. Teraz trochę zagrał za sobą. Spóźnił uderzenie i nie trafił. Bardzo asekuracyjnie grają panowie. Taka długa piłka. Przetrzymał go pan Kowalski. Pan Pawlicki robi bardzo dużo niewymuszonych błędów. Ale takie ma styl. Przetrzymuje i w dobrym momencie próbuje zaatakować. Wiadomo, że nie zawsze to skutkuje. Teraz podwójny błąd serwisowy w ważnym momencie. Próbował zagrać głęboki serwis, żeby nie dostać mocnego returnu. A teraz całkiem nieudany skrót pana Kowalskiego i mamy 3-1 w pierwszym secie. Teraz serwis był trochę mocniejszy niż poprzednie. Głęboki drugi serwis i dalej głęboka wymiana forehandu. Naprawdę panowie mają dobre forehandy, bardzo solidne. Idą wszystko pod końcową linię. No, widać tutaj jednak u pana Kowalskiego przysłowiową dziurę na backendzie. Dostaje piłkę na backend, próbuje zagrać slice'em. Trochę wysokiego ma tego slice'a i przeciwnik może zaatakować.
Robert teraz serwis. O, przepiękny volley. Nie był to łatwy volley. Zagrany z... bardzo nisko. I pierwszy set padał u pana Kowalskiego, pana Pawlickiego 4-1. Mają w bonusie, dwie mają w bonusie, przepraszam. Jakby nie patrzeć. Prawda? W Warszawie grało się nimi naprawdę nieźle. Tutaj, na tych miękkich tortach, ja cię słucham. Drugiego seta rozpoczyna pan Kowalski. W pierwszym secie to on wygrał pierwszego gema. Teraz zaczyna od podwójnego błędu serwisowego. Trochę ze sobą zagrał teraz pan Pawlicki. No, pięknie teraz zamarkował z kurta pan Pawlicki. W ostatniej chwili zagrał go. Mamy 1-0 w drugim secie. Pana Pawlickiego. Panowie, ucinał sobie krótką pogawędkę. Pomysł, żeby zagrać cokolwiek śmiesznego,
wyrobiłem do tego. To powiedz mi, że ze mną na finie było. Na finie? Na finie. Na 100%. Finiu. To jest tu zależy do przeszka. Ale jakiś chory. Ale jak to przecież... No. Lisie się z returnu, pan Kowalski widać, że chce jeszcze w tym meczu powalczyć, próbuje różnych rozwiązań. Teraz próbuje trochę zaatakować, przyspieszyć grę. Teraz co? Był malutki out. I po 15. Gra tego kika pan Pawliski, ale gra go na forehand, więc nie robi to takiego dużego wrażenia, jakby grał go na backhand. Może go pan Kowalski dobrze zbijać. Znaczy potem punkty ładnie sobie zdobywa dobrze wypracowaną akcją, głębokimi forehandami po bokach. Mamy 2-0. No teraz ostatnia szansa dla pana Kowalskiego, żeby jeszcze powalczyć coś w tym meczu. Musi wygrać tego gema, żeby się zaczepić. Trochę przechodzi linia przy serwisie, jak pewnie państwo zauważyli. Są to tak zwane footfoty. Nie mamy sędziego na korcie, więc nikt go tutaj nie sprawdza, ale chyba trzeba mu powiedzieć, że nie wolno tak robić. Mały aucik. No i też mały aucik. No, próbuję zagrać głębokie te serwy. Trochę mu nie wychodzi. Musi trochę bardziej zamykać tą główkę rakiety.
Chyba trochę się zestresowała na tym serwisie. Widać, że usztywnił całkiem swoją rękę. Oj, szkoda. I mamy 3-0. No niestety posypała się gra panu Kowalskiemu, jeszcze w pierwszym secie naprawdę walczył. Było dużo wyrównanych wymian. Teraz mocna wymiana, panowie trochę przyspieszyli. Chyba pan Pawliski się pewniej poczuł. Widzi, że ma mecz pod kontrolą, może sobie pozwolić na trochę mocniejsze uderzenia. Koniec meczu. Mecz wygrywa pan Pawliski 4-1-4-0. No, nie był to zbyt emocjonujący mecz, mecz w jedną stronę. Miejmy nadzieję, że następne mecze będą trochę bardziej zacięte. Zaczyna nam padać deszcz, więc nie wiemy, czy się nie przeniesiemy pod halę. Jeszcze teraz nie pada tak, żeby schodzić z kortu, ale... Ale to jest tylko, jak widzę, jedna chmurka, dalej jest piękne, czyste niebo, więc pewnie zrobimy sobie krótką przerwę i wrócimy niedługo.